Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Total War Warhammer. Witajcie moi drodzy. Okej, słuchajcie, cóż ostatnio dzieliśmy, mianowicie zajęliśmy, zniszczyliśmy Karak Ungor. Taką tutaj sobie prowincję należącą do krasnoludów i tym samym ich zniszczyliśmy. A tutaj już są ziemie. Krasnoludów. Przepraszam, orków zielonoskórych. Tak więc my musimy teraz się skupić tutaj na walce z wampirami. Myślę, że to będzie najlepsza opcja. Dobra, to tam jest chyba dalej oblegane, tak mi się wydaje. A my tutaj żeśmy troszkę ich pocisnęli. Sporo już rzeczy jest poniszczonych. Muszę przyznać, zobaczcie sobie mapę. Otóż tak, to co jest na biało, czy to jest to, co nie ma żadnych kolorów, to jest po prostu złupione, zniszczone i ogólnie nic tutaj już nie ma. I smutno. Bardzo smutno. Ci też jakoś nie starają tutaj zająć tych zrujnowanych ziem, ale przejąć nad nimi kontrolę. My znajdujemy się obecnie tu. No i ostatnio nasi sprzymierzeńcy postanowili uderzyć tutaj na wampiry. No i myślę, że właśnie tym konfliktem się teraz zajmiemy. Dobra, na razie kończmy turę. Musimy tutaj rozbić obozowisko i zacząć uzupełniać straty, bo ponieśliśmy je dosyć spore, głównie z powodu ostrzału wież w tej twierdzy krasnoludzkiej. Ach, dobra, zobaczymy, co z tego wyniknie. Dobra, zróbmy to sobie tak. No niestety z 10 tur jak nic tutaj będziemy stać. Nic na to nie poradzę niestety. Hajs mamy. A więc hajs nie stanowi dla mnie problemu. Jedyne co mogłoby szybciej rosnąć, to nadwyżki ludności. Ale no dobra. Mamy w naszym obozowisku otwarty portal, przez który przechodzą kolejne siły chaosu, które nas wspierają. Dobrze, co my tu mamy? To mamy rozwinięte na maksa. To by się przydało zrobić. Dobra, no nic. Na razie czekamy. Na uzupełnienie strat naszej hordzie. A za dwie tury ten Kislev też padnie. Niż lub zrób następującą osadę. Essen. To jest tutaj. Wampiry tam siedzą. Zielonoskórzy Ostland toczą ze sobą wojnę. Zielonoskórym udało się zjednoczyć wszystkie ziemie należące do orków. Wszystkie plemiona stoją teraz razem. No trudno. Teoretycznie mógłbym się wycofać na ziemię zajęte przez naszych sprzymierzeńców. A nie wiem, czy jest to coś, co bym chciał zrobić. A ci co tutaj? Nie zajęli w końcu tego, co? Ja wam muszę chyba tutaj wydać polecenie, moi drodzy. Wy macie mi tu zająć to. A, macie uderzyć na Kislev. Czy to się wam podoba, czy nie? Weźmy sobie to na razie. Chociaż... weźmy sobie to jednak. Walka w zwarciu, to się nam bardziej przyda. Jak tam sytuacja? 10 tur. Po prostu uroczo. O niczym innym nie marzę, jak po prostu stać w miejscu przez 10 tur. No powiem szczerze, myślę, że mogliby poprawić grę chaosem i dodać jakąś możliwość przejmowania tych miast. Na chwilę obecną to jest po prostu jakaś masakra. To możemy jeszcze bardziej rozbudować.
Myślę, że to jest odpowiednia rzecz do zrobienia. Tak sobie myślę. Jak tam nasza armia się czuje? A, jedna tura, dobra. Źle to czytałem, bo tam była ilość przychodu jednostek na turę. A ja to czytałem jako ilość tur, jaką będziemy musieli tutaj spędzić. No dobrze, przynajmniej sobie rozbudujemy ostatecznie już naszą hordę, przynajmniej wielkość jej. Główny budynek. Okej. Mamy to. Dobra, ile ja tu muszę zebrać, żeby cokolwiek rozbudować? 6, ewentualnie 7. To by warto byłoby zrobić, tak myślę sobie, bo to jeszcze zmniejszy koszty utrzymania wojsk. A więc 6 zbieramy. Jak tam armia, gotowi? Myślę, że gotowi. Tak więc, moi drodzy... Tu trzeba uderzyć. Trzeba dobić tego Kislev, ponieważ ja myślałem, że oni to złupią, zniszczą i w ogóle, a jednak nie. Bo po co? Pewnie, po co? Po co niszczyć wroga? Lepiej dać mu jeszcze szansę troszkę pożyć i skopać nam dupę w następnej bitwie. Nic, Kislewa trzeba dobić. Nadzieję, że to... O właśnie. Widzicie, oni już tu zaczynają po prostu rozkładać. Tworzyć kolejne oddziały. Tu mamy jakiś bunt czy coś. Co to jest? Co to są za armie? Buntownicy z Kislewu. Dobra. Horda niech idzie. Ale teraz szybko już rośnie nam ilość przychodu ludzi na turę. To jest bardzo miłe, bardzo dobra wiadomość. To mnie cieszy. Jestem ciekaw, co oni wykombinują. Wyruszyli na północ. Nie wiem kompletnie po co, tam nic nie ma na północy. Ci to teraz im uderzą na to. Poracha, dobra. Zajęli to. Nie, oblegają. Dobra, tych tu sklepiemy sobie. Ta jest. Co oni tu mają? Coś tam mają, ale niewiele. Myślę, że bez większych problemów powinniśmy sobie dać z nimi radę. Dobra, słuchajcie, stoczmy tą bitwę. Okej, moi drodzy. Rozpocznijmy rozstawianie naszych sił. Dobra, w końcu jakaś normalna bitwa i nie ma śniegu. Co mnie osobiście bardzo cieszy. Bo już zaczynałem powoli żygać śniegiem. Dobra, trzeba będzie tam uderzyć. Zróbmy to sobie tak. Troszkę przemieszajmy. Te nasze oddziały. No właśnie. Żeby równomiernie rozstawić siły. Dobra. Okej, tu mamy nasze potężną hordę. A sobie dajmy tu. Okej. Ty tu, kolego. Teraz tak, nasza oddziały jazdy. Których też trzeba będzie wymienić na coś lepszego w najbliższym czasie. A to mamy kiślewskich ziomusiów. Dobra. Otóż tak, was sobie zgrupujmy. I podejdźmy do skubańców. Naprzód, panowie. Zniszczyć ich.
pięknie. Dobra, tu jest nasz kolega. Dobra, wy tutaj. Wy tu. Rozstawiać się. Dobra nasza. Co wy tu kombinujecie, co? Mamy włóczników, kusznicy, szermierze. Dobra no. Tu mamy rejterów. Podejść jeszcze bliżej. Pogońmy tych rejterów tutaj trochę. Przynajmniej spróbujmy. Tam. Ach. Dobra. Nacieramy. Nie ma co stać, bo skoro oni zaczęli ostrzał, to zaraz może się tu zrobić nie za ciekawie. Ta jest. Nacierać. Uderzać. No. Dobra. Na koło byście się tu natknęli na włóczników. Dobra, cofnąć się. By też się cofnąć. Dobra. Tu walka trwa. Na maksa. Naprawdę? Dobra. Co ja tu mam za zdolności, ej? Takie tu różne, no to nie zwróciłem uwagi wcześniej. A to mogę użyć tylko raz. Odporność na obrażenia. Dobra. Przełamać. Dobra, przeciwnik się bardzo ładnie cofie. Marauder Horseman!
Dobra, nasi tutaj ładnie gonią te siły wroga. Wybić ich! No i pięknie. Czy myśmy o kimś nie zapomnieli? Zrobić mu krzywdę. Dobra, przeciwnik pokonany. Dobrze, zakończmy bitwę, chociaż myślę, że dużo lepszą opcją będzie najpierw wykończenie tego typa tutaj. Te psy, słuchajcie, chaosu przypominają mi Bargesty z Wiedźmina. Też są takie zielonkawe. Tego bohatera mi dorwać. Tylko... bo bez niego armia praktycznie nie ma szans istnieć. A jest. No, rozwalić go. No, parę toporów w siebie wbite. Że kolej zbyt długo nie pociągnie. No i za moment tutaj nasi wybrańcy dobiegną. No nie masz szans, kolego. A jeszcze go moje Bargesty dopadły. No, ginie, ginie. AP mu spada, bardzo ładnie. Lord zginął. Dobrze, a więc zakończył bitwę. Dobrze, moi drodzy. Buntownicy z Kislewu pięknie dostali po dupie. Hajsik ładnie rośnie. Okej, co z wami? Hajs z nich zróbmy. Złóżmy ich w ofierze. Wróg zabity w boju. Bardzo ładnie. Czy wy coś tu macie w ogóle? Coś tam mają. Jak ja nie cierpię, jak się zostawia właśnie takie miasta. To jest straszne po prostu. Dobra, ten tu zginął. Śmiercią tragiczną. Jak tu nasze spaczenie? Jest 29%. Maleje procent naturę. No dobrze. Okej, lećmy dalej. Dobra passa. Achievement odblokowałem. Tych achievementów tu jest już bardzo dużo odblokowałem. Z mojego punktu widzenia wczoraj była premiera, więc zobaczcie sobie, ile już odcinków nagrałem. No bo gra mi się w to bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Okej, ktoś tu coś próbował. Porażką to się zakończyło. Tutaj misja zakończona niepowodzeniem. Niestety. Mamy to tu ładnie oblegać. Tak jest. No, Kislev znowu oblężone. Dziwi mnie tylko to, że nikt nic z tym nie robi. Dobra. Lećmy dalej w takim razie. Kontynuujmy. Nasze wspaniałe dzieło zniszczenia. Znaczycie, plusem tego, że nie mamy państwa, nie mamy miast, jest to, że... kurde. Ale nam tutaj straty zapodał cholernik. Hmm.
Jakbym tutaj zwerował sobie jakiegoś bohatera, który będzie dla mnie mordował. Tylko kurde, 250 kosztuje utrzymanie takiego kolesia. Niosły bohater. Dobra. Wiecie co? Przerwać oblężenie. Na razie. Tutaj rozłóżmy obóz. Uzupełnijmy sobie straty. Dopiero wtedy będziemy myśleć o kontynuowaniu walki. No, no niestety. Nie mogę sobie pozwolić na to, żeby mnie tu jakiś... Znaczy, nie chcę uderzać z niepełną liczebnie armią. Bo jednak morale w tej grze jest bardzo istotne. Atak na oddział. Cholera! Niefajne straty nam tutaj kolesie zadają. Cofnijmy się tutaj. No właśnie. I rozbijmy tutaj obóz. Dobra. Dobra. Poczekajmy te parę tur. Co mi szkodzi zresztą. Co robią moi sojusznicy? To mnie bardzo interesuje. Oby ci się gnoju nie udało. Ła, zielonoskórzy znowu szaleją. Krytyczna porażka. No, pozbyliśmy się typa na jakiś czas. Mamy czas, aby uzupełnić tutaj straty do końca. No, a jest co uzupełniać niestety. Jak wygląda kwestia rozbudowy dalszej? 6 punktów nadwyżki potrzebuję. Strasznie dużo. A, w sumie, jak słuchajcie, miałem kończyć odcineczek. Kurde. Niestety, gra jest bardzo wciągająca. Mimo wszystko. Muszę przyznać. Mamy esens plądrować. A jak ja bym tutaj na przykład zaczął plądrować... To nie uzupełniamy niestety strat. A więc stańmy przy tym. No dobrze, moi drodzy. No dobrze, myślę, że tym Kislewem zajmiemy się już w następnym odcinku. A tymczasem, no cóż, moi drodzy, mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Dziękuję wam za wszystkie wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. Nie zapominajcie o playlistach w prawym górnym rogu. No i cóż, na razie, cześć i czołem. Ciao, do następnego.